Miesiąc dawniej znany jako listopad, obecnie Movember, czyli zderzenie słów mustache, wąs i November, listopad, to akcja, która się narodziła w 2003 roku, jeszcze w Australii odległej, gdzie grupa mężczyzn się założyła po prostu, który z nich jest w stanie w ciągu miesiąca wyhodować większe wąsy. A ponieważ wąs ma wielką siłę sprawczą, jeżeli chodzi o prowokowanie rozmów do dyskusji, gdzie ludzie pytają, dlaczego ten wąs, skąd on się wziął, dlaczego w listopadzie, wykorzystujemy to, żeby rozmawiać o męskim zdrowiu i o walce z męskim rakiem. Niewiele mężczyzn w Polsce wie tak naprawdę, jak wygląda kwestia zachorowań na męskie nowotwory. Kobiety mają kampanie, które są do nich adresowane, mężczyźni mają teraz Movember, gdzie edukujemy panów, że przede wszystkim rak jądra to jest choroba młodych mężczyzn, o czym nie wiedzą, że między 14 a 35 rokiem życia tak naprawdę jest główna grupa ryzyka. Natomiast starsi panowie wstydzą się chodzić do lekarza, nie chcą się tym tematem interesować, jest to też kwestia wstydliwa, dlatego też staram się rozmawiać o raku prostaty bez żadnych tabu i mówić otwarcie po prostu, jak sprawa wygląda i też nie straszyć, a pokazywać, że wszystkie te nowotwory są łatwe do wyleczenia i da się z nimi wygrać. Nowotwory męskie, mimo tego, że są tematem właściwie tabu, nie są niegroźne. I rak prostaty jest drugim w tej chwili po raku płuc zabójcą mężczyzn w Polsce. Natomiast na raka jądra choruje około 1,5% mężczyzn w Polsce. To się wydaje bardzo niewiele, ale tak naprawdę w zeszłym roku przebadaliśmy w czasie naszych bezpłatnych badań 1300 facetów, z których 16 miało nowotwór jądra. Clue jest takie, żeby mieć ten wąs przez cały listopad, bo to nie jest tylko jeden dzień walki z męskimi nowotworami, to jest cały miesiąc rozmawiania o tym. Wąs jest taki trochę passé, bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o młodszych mężczyzn, w związku z tym każdy człowiek, który pojawia się z wąsem w towarzystwie, od razu prowokuje pytania i właśnie o to nam chodzi. Dzięki temu możemy mówić o akcji, promować ją dalej i zachęcać też kolegów, żeby ten wąs zapuszczali. To już czwarty rok, kiedy kampania Movember rusza tak intensywnie w Polsce, no i wąsy to jest taki symbol, który mówi mężczyznom o tym, żeby badać się profilaktycznie w kierunku chorób onkologicznych. Także temat bardzo ważny. Rzeczywiście ten wąs jest taki przekorny i taki trochę odczarowuje ten strach przed badaniem. Zachęca też do swego rodzaju zabawy, ponieważ rzeczywiście no, statystyki są ciężkie. Okazuje się, że blisko 80% mężczyzn rzeczywiście wie, że te badania profilaktyczne są istotne, a tylko co czwarty mężczyzna realnie się bada w Polsce. Tak wynika z różnych badań, tak wynika również z raportu naszej firmy Serce do Zdrowia. I cel jest taki, żeby propagować właśnie ten zdrowy styl życia, namawiać mężczyzn do badań profilaktycznych i robimy to w listopadzie. W listopadzie również organizujemy szereg bezpłatnych badań USG skierowanych do mężczyzn, także będzie można się przebadać w największych galeriach handlowych, w miejscach publicznych, do czego oczywiście bardzo ochoczo zachęcamy wszystkich mężczyzn, ale również i panie, które mogą zachęcić swoich mężów, partnerów, przyjaciół właśnie do badania.